Dzień dobry, witamy widzów Racjonalisty TV. Dzisiaj naszymi gośćmi, zastanawiałem się nad żeńską formą tego słowa, gościniami, są współorganizatorki niedawnego, sprzed tygodnia mniej więcej, ogólnopolskiego strajku kobiet. W Warszawie. A, czyli panie nie były czapą nad wszystkimi innymi lokalnymi inicjatywami. Poproszę, tak się umówiliśmy wcześniej, panie, o więcej informacji na wasz temat i ogólnie, i szczególnie, że tak powiem, to znaczy w kontekście strajku i tego protestu, o którym będziemy rozmawiać. Panie Andrzeju, wydaje mi się, że organizatorki strajku to jest trochę oksymoron i nie ma żadnej czapy. To jest bardzo płaska sieć i nawet nie można jej chyba nazwać strukturą. My jesteśmy po prostu połączone ze sobą kontaktami telefoniczno-mailowo-facebookowymi w całej Polsce, w tej chwili w 100 kilkudziesięciu miejscowościach. Jest grupa inicjatorek we Wrocławiu, które koordynują wydarzenia. Tak, w Wrocławiu. Tak. Koordynują wydarzenia w całej Polsce. Jako osoby, które zainicjowały całość i dały również od siebie identyfikację dla wszystkich wydarzeń. Strajk to strajk. Wszystkie kobiety są organizatorkami. Jeśli tylko wyszły na ulicę lub nie poszły do pracy 3 października, były również tak zwane eventy, czyli wydarzenia okołostrajkowe, które zapewniły nam widoczność na ulicach i w mediach, i to były wydarzenia, które mają swoje organizatorki. Każde wydarzenie ma swoją organizatorkę. My byłyśmy współkoordynatorkami w Warszawie, a jednocześnie każda z nas miała swoje wydarzenie również, które organizowała. Tak, dobrze to powiedziałam, dobrze to wyjaśniłam. Nie ma żadnej czapy. Powiedziała, kim są te inicjatorki wrocławskie? To są zwykłe kobiety. One, z Wrocławia. Ja nie wątpię, że to są zwykłe kobiety, ale czy one należą do jakiejś organizacji, czy jakiejś grupy nieformalnej pod jakąś nazwą? W tej chwili, jeżeli istnieje taka grupa, to jest to grupa facebookowa i nazywa się Ogólnopolski Strajk Kobiet, grupa główna. Aha. Liczy to wiele, wiele tysięcy kobiet. I my też chyba jesteśmy w tej grupie, prawda? Tak. No właśnie. Ja już się troszkę gubię, bo oprócz tego mamy też Ogólnopolski Strajk Kobiet Warszawa i jeszcze parę innych rzeczy, a przede wszystkim tak naprawdę nasza przygoda ze strajkiem zaczęła się od tego, że kiedy Marta Lempart, to możemy ją nazwać z nazwiska, imienia i nazwiska, inicjatorkę Ogólnopolskiego Strajku Kobiet we Wrocławiu, wykrzyknęła ze sceny podczas demonstracji, że czas na ogólnopolski strajk kobiet, tak jak w Islandii, czyli dzień wolny od pracy, który pokaże, jak wiele rzeczy zależy od kobiet i że kraj bez kobiet nie jest w stanie funkcjonować. Więc Marta Lempart ogłosiła strajk, a my jako ja i Bożena, myśmy po prostu podjęły pałeczkę i stwierdziłyśmy, no tak, jest bardzo dużo różnych chęci działania, dużo różnych wydarzeń, które się już krystalizują, ktoś to musi zebrać do kupy. I tak powstała warszawska mapa strajku pierwszej rundy 3 października. No i ponieważ robiłyśmy tę mapę, ja nawet udało mi się pięknie narysować mapę Warszawy, tak żeby wszystkie punkty tam na tej mapce były. Potem rozdawałyśmy taką ulotkę, więc dzięki temu też poznałyśmy się ze wszystkimi osobami, które chciały działać, i przy drugiej rundzie strajku w naturalny sposób stałyśmy się tymi koordynatorkami właśnie, czyli osobami, które ogarniają co, gdzie i jak, próbują wszystko łączyć, a nie dzielić i tak dalej. A w tej chwili kleją grupę, już w tej chwili kilkudziesięcioosobową grupę BAB, które są gotowe w każdej chwili na duże wydarzenia w mieście. Sztab BAB. A czy coś, parę słów, bo chciałbym jednak części dyskusyjnej poświęcić większość czasu naszego spotkania i rozmowy. Gdyby pani mogły coś więcej powiedzieć na temat tych konkretnych eventów, tak zwanych, które miały miejsce, no wiem, że w Warszawie na pewno, być może gdzieś jeszcze. Nie wiem, czy można wszystkie wymienić. W 110 miejscowościach, panie. Było tego. Nie wiem, żeby jakieś protesty, ale o eventach akurat w innych miastach nie czytałem. Przede wszystkim w wielu przypadkach musimy sobie jasno powiedzieć, że
granica między eventem czy wydarzeniem a protestem dla małej miejscowości jest płynna, to znaczy jest to coś w rodzaju spektaklu. W wielu miejscowościach były to po raz pierwszy organizowane protesty i po raz pierwszy komunikowano się na przykład z policją, która po raz pierwszy miała zadanie ochrony demonstracji i to było dosyć dla wszystkich interesujące. Na pewno wiele się nauczyliśmy w całym kraju. Policja po raz pierwszy miała... W wielu małych miejscowościach, Miejscowości. Rzeczywiście mówiono nam, że sama policja nie do końca wie, co z tym fantem zrobić, jak na to wszystko zareagować, ale potem się okazało, że bardzo fajnie się wszystko zgrało, nawet w Olecku, gdzie początkowo nikt nie przewidywał ochrony, w końcu przyjechał patrol i policjantki bardzo fajnie się sprawiły jako ochrona wydarzenia. Także wszystko jest, wszystko to był wielki test obywatelskiego zaangażowania i tej komunikacji obywatelskiej ulicznej. Ale z drugiej strony też wszyscy patrzyli z zadziwieniem, bo jednak było to coś, co się wcześniej nie wydarzało, więc w Warszawie miałyśmy najpierw właśnie ten 3 października mnóstwo różnych przyjemnych form aktywności. Co prawda lało jak z cebra, więc to zawsze jest trochę trudno, na przykład czytać książki w strugach deszczu, ale sobie poradziłyśmy. Było czytanie książki Agnieszki Graf oraz książki Katy Polit, Odzyskać wybór. I co jeszcze poza tym? To była wielka manifestacja na Placu Ząbkowym po pierwsze, tak? Ona była na koniec, dlatego nie mówiłam o niej wcześniej. Tak, ale wydarzenia w ciągu dnia, no co były? Były nasze stoisko informacyjne, było maszerowanie po przejściach dla pieszych Świętokrzysko-Marszałkowska, które spowodowało duże problemy komunikacyjne. I to było tydzień temu w poniedziałek. To było 3 października. A, 3 października. A czyli wydarzenia 3 października. Pierwsza runda w strajku. Stanowią całość jakoś z tym, co już występowało. To jest pierwsza i druga runda. Coś podobnego. Druga runda już była trochę bardziej skomplikowana, bo podczas pierwszej komunikat był jasny, w związku z tym ten hashtagowy protest, jak to nazywamy, czyli hasłowe wychodzenie na ulicę było może trochę prostsze. Potem się okazało, że już druga runda nie ma takiego jasnego komunikatu, stąd pomysł na petycję, o której Pan będzie na pewno chciał porozmawiać. No i w związku z tym 23 w niedzielę, czyli tak naprawdę przed drugą rundą strajku, którą zapowiedziano na 24, ustawiłyśmy wielką demonstrację, która potem się okazała oczywiście blada w porównaniu do Placu Zamkowego, ale z drugiej strony właśnie i tak dosyć liczna, jak na Warszawę i zimny dzień. Ale też nie było jej założeniem zgromadzenie dużej frekwencji. Nam chodziło o to, żeby przedrzeć się z naszym komunikatem, który jest zawarty właśnie w tej petycji. Ta petycja jest... Powiedziałabym, że naszą kontrowersywą w związku z atakiem na już jakby nasze podstawowe prawa, jakim jest dysponowanie własnym ciałem i własnym życiem, zdrowiem. Czyli próby zaostrzenia ustawy aborcyjnej. Bo właściwie można powiedzieć, że atak na prawa reprodukcyjne, czyli próba zaostrzenia drakońskiej już i tak w tej chwili ustawy antyaborcyjnej, to jest tak naprawdę kropla, która przelała czarę goryczy. Ona się wypełniała przez wiele, wiele, wiele lat i to był ten moment, kiedy kobiety powiedziały, no nie, to już jest po prostu za dużo, tak? Ale tak jak pasty nie da się wcisnąć z powrotem do tubki, tak pewnych kwestii już się też nie dało zamieść pod dywan. Na przykład po odstąpieniu od decyzji o zaostrzeniu prawa aborcyjnego, partia rządząca zaczęła mieć w sobie jakąś nieprawdopodobną wściekłość i stronnicy prawicy uruchomili jakąś niespotykaną niespotykaną intensywność nienawiści, hejtu wobec kobiet i seksizmu. Wyzwiska padały właściwie codziennie z naprawdę wysokich stanowisk i to było bardzo smutne. Spontanicznie prawie 1000 osób udało się pod
pod dom Kaczyńskiego, kiedy Jarosław Kaczyński zapowiedział, że trzeba dzieci rodzić po to, żeby je ochrzcić. Nie wiem na przykład, jak on sobie... To dzieci nawet zdeformowane, czy tak, niezdolne to jest, do samodzielnego życia. O tym właśnie życia. Mówimy. No, no oczywiście rozumiem, że to jest już niebawem będzie to przymusowe dla osób niewierzących, Żydów, buddystów i tak dalej również. Nie wiem, czego się spodziewać po takim... Chciałem powiedzieć, że wtrącić tylko króciutko, że Mussolini opodatkował specjalnym karnym podatkiem wszystkich, którzy w ogóle nie mieli dzieci, więc być może to jest trop. No to jakby to powiedzieć, no super, są w naszym kraju osoby bezpłodne, jest ich, czy niepłodne, jest ich dosyć dużo, wiemy to też z dyskusji o kwestii in vitro, więc być może rzeczywiście w następnym ruchu minister gospodarki, minister finansów, to chyba teraz jest jedna i ta sama osoba, będzie mógł też sięgnąć po ten środek, nie wiem. Ja też nie wiem, ja muszę przyznać, że czuję się nieco zagubiona, wolałabym może nie rozmawiać na razie o podatkach, tylko może wrócić nie, do petycji. Ta fala agresji i seksizmu, która się wylała też potem po proteście pod domem Kaczyńskiego, znany prawicowy publicysta zaczął wyzywać organizatorki protestu na Twitterze. No, wreszcie się okazało, że mamy dosyć, w tym sensie, że po raz pierwszy chyba od naprawdę dawna, wcześniej była to Małgorzata Marenin, zdaje się, a w tej chwili Anna Dryjańska, założyły sprawę o bodajże naruszenie dóbr osobistych. Natomiast oprócz tego warto mówić, że tego rodzaju wypowiedzi są nawoływaniem do nienawiści motywowanym płcią, czyli seksizmem. Zanim przejdziemy do petycji, co oboje zapowiadamy od dłuższego czasu i jednocześnie odwlekamy, mówiąc inne rzeczy, chciałem jeszcze zapytać Panie o taką samoocenę dotyczącą organizacji tych protestów. Najpierw chciałbym, żeby albo Panie, albo ja, żebyśmy powiedzieli naszym widzom o tym, jak wyglądała organizacja tego słynnego strajku w Islandii w 1975 roku, bo moim zdaniem z tego płyną ciekawe wnioski. Nie wiem, czy Panie orientują się, jak to wtedy wyglądało, bo jednak cała ta impreza odwoływała się, przynajmniej na początku. Nie udałoby się nam chyba nie zorientować, tak, mam wrażenie. W końcu weszłyśmy w to z otwartymi oczami i w związku z tym wiedziałyśmy, co robimy i wiedziałyśmy, że w Polsce na razie nie ma szans na powtórzenie tamtej struktury, czyli wezwania do tego, żeby wszystkie kobiety naraz wzięły dzień wolny. To Islandia jest pod tym względem specyficzna, jest to nie tylko mała populacja, ale również populacja... Maleńka populacja, składająca się chyba z 200 000. Kilkudziesięciu. Ale też bardzo mocno skomunikowana ze sobą i połączona tymi wsobnymi wyspiarskimi więzami pokrewieństwa. Więc tutaj ta koordynacja z pewnością była łatwiejsza niż to miałoby miejsce w polskim przypadku. Tym bardziej, że zdawałyśmy sobie sprawę z tego, że tego rodzaju protest wcale nie jest łatwy przy zupełnie innej strukturze zatrudnienia, przy zupełnie innej też kulturze pracy i bardzo negatywnym nastawieniu w ogóle do protestów pracowniczych. I to się sprawdziło. Wiele osób w Polsce dostawało na przykład nagany, czy też takie zapowiedzi nagan za to, że przyszły na czarno do pracy. Takie coś miało miejsce w Puławach. Znaczy fakt, że Panie dzisiaj są na czarno, to jest dalsza część protestu. Ja po prostu bardzo lubię ten kolor i akurat niesłychanie mi podpasował. Tak, ja właściwie też szczególnie jesienią i zimą, nasze głównie czerni, tak się złożyło, ale stało się to w moim strojem urzędowym. Ale rzeczywiście coś w tym jest, że jednak można by było inaczej, a jednak mimo wszystko się sięga po ten czarny sweterek. Tyle tylko, że to, co dla nas jest też oczywistością w Warszawie, no, okazało się wcale nieoczywiste poza Warszawą, w mniejszych miejscowościach, tych samych, które po raz pierwszy gościły tego rodzaju wydarzenia, w tych samych miejscowościach też obudziło to najbardziej gwałtowny tak zwany backlash. Czyli kontrreakcje
tą znaną z książki Susan Faludi bardzo dobrze, czyli pewien rodzaj frustracji, agresji, nieukierunkowanej do końca, nie do końca zracjonalizowanej czy przepracowanej. Czasem bardzo zracjonalizowanej i bardzo ukierunkowanej, tak jak w przypadku radnego z Lublina, który nagrał film ze sobą w roli głównej, którym grozi wszystkim swoim aktualnym i potencjalnym znajomym, żeby nie brali udziału w czarnych protestach, gdyż to spowoduje bardzo poważne konsekwencje. Mówił to zresztą pod wpływem alkoholu. Czy usunie z Facebooka, czy co zrobi? Nie, że jakby to oznacza jego nienawiść. Proszę to nie do powiedzenia. Proszę pamiętać, że jednak Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo silny bastion akurat w tym regionie. Ja nie wątpię. Takie słowa padające z ust przedstawiciela tej partii pełniącego funkcję obieralną, no jednak są bardzo mocne. Nie, to ja wcale tego nie kwestionuję, ale mam zwyczaj żartować nawet z bardzo dramatycznych rzeczy. Będę starał się kontrolować, obiecuję. Więc dla wielu kobiet to też był szok i myślę, że stąd właśnie się wzięła druga runda strajku i potrzeba, bo widać było, że mimo tego, że teoretycznie został spełniony postulat pierwszej rundy, czyli ani kroku dalej, odstąpiono od zaostrzenia prawa aborcyjnego, to ten ferment pozostał. Znaczy po pierwsze popłynęła fala pogardy, ale takiej pogardy, która zaczęła się od pogardy wobec organizatorek. To znaczy po pierwsze zostałyśmy zlekceważone, ministrowie Błaszczak czy Błaszczykowski, tak? Powiedzieli do kamer, że właśnie to jesteśmy, jak to było, zabawiającymi się paniami. Była nas garstka, właściwie sprawa się w ogóle nie liczy. Wiadomo, że był to największy protest, a na pewno co najmniej w ćwierćwieczu Polski ostatnim. Niestety, chyba jednak był to ogromny protest. Nie, panie Andrzeju, nie rozmawiamy w tym momencie o pojedynczej manifestacji, rozmawiamy o wydarzeniu jako całości, to znaczy strajk kobiet to było 100 kilkadziesiąt miejscowości i w tych 100 kilkudziesięciu miejscowościach, w tym naprawdę bardzo małych miejscowościach, gdzie wyjście na ulicę z takimi postulatami wiąże się z lękiem i ryzykiem realnym. A mimo wszystko tak. Dziewczyny wyszły. No, i to było absolutnie największe wydarzenie ćwierćwiecza. Znaczy były gigantyczne protesty związkowców przy okazji reformy emerytalnej. To tutaj ewentualnie, jeżeli pozwolisz... Ale to jest struktura, tak? Związki Tak, oczywiście. Mhm. Pod tym względem jest to pewna różnica. Mhm. Natomiast też były... Natomiast co jest wspólne, to lekceważenie tego. Tak. Jeżeli... Chyba za słabe określenie, bo ja od dłuższego czasu, ponieważ oni nie pierwszy raz publicznie, więcej niż z lekceważeniem, z pogardą i to z jakąś taką odmianą, no szczególnie agresywnej, nie bójmy się tego słowa, chamskiej, czy w sposób chamski wyrażanej pogardy, wypowiadają się publicznie o protestujących kobietach wcześniej, ale sympatykach kodu. Szukam dobrego słowa na określenie, które by oddało całe jakby denność formy, jakiej oni używają do tych wypowiedzi. Moim zdaniem zresztą robiąc to zupełnie świadomie. Oni celowo obrażają jak potrafią najbardziej, żeby pogłębić podziały, żeby uniemożliwić zasypywanie tej przepaści. Ale też z bardzo prostego powodu. Wulgarność konstytuuje grupę i wulgarność... No, to właśnie mam na myśli. Wulgarność, że tak powiem, pozwala zacieśniać więzi i chodząc po ulicach miast zagranicznych dziewczyny często mówią, że przechodzą na drugą stronę ulicy, kiedy mijają grupkę Polaków, bo to się po prostu nie da się tego słuchać. Poza tym trudno jest to w ogóle usłyszeć, tak? Bo bardzo często komentują mijane dziewczyny w sposób naprawdę niespełniający standardów i którego zapewne nie chcieliby przyjąć, gdyby mówili w języku dla nich zrozumiałym. Albo mieć świadomość, że mówią w języku dla nich zrozumiałym, więc ta wulgarność ewidentnie też jest wymierzona przeciwko kobietom, ponieważ kobiecie być wulgarną nie przystoi, stąd ten gigantyczny atak na te wulgarne transparenty. A to jest jakiś w ogóle zupełnie, dla mnie odsłoniła się jakaś zupełnie nowy rozdział myślenia o debacie publicznej, że jednak ta kwestia wulgarności, słownictwa i ten sposób budowania tożsamości grupowej jest tutaj niesłychanie ważna.
Także jest ważna ze względów taktycznych, o czym zresztą pani mówiła, ja na swój sposób też, ale chciałbym wrócić na chwilę jeszcze do Islandii, bo tym, co mnie uderzyło, gdy porównywałem wasz protest, mam na myśli głównie drugą jego część, bo sądziłem, że ta pierwsza jest jakby oddzielna i że dotyczy tylko aborcji. No druga niewątpliwie rozszerzyła zakres spraw, w imieniu których czy w obronie których występowałyście. Tak czy inaczej, to co chyba głównie, przynajmniej z mojej perspektywy, różniło wasze protesty od tego islandzkiego, to jest czas, jaki minął od ogłoszenia protestu do momentu, kiedy on się odbył. I oczywiście, jeśli chodzi o protest w sprawie aborcji, ten pierwszy, to on musiał być natychmiast i wykorzystał emocje, która się zrodziła w wyniku ich tego projektu, no, pani mówiły, zaostrzającego, czy wprowadzającego totalny zakaz aborcji, prawda, powiedzmy to tak wprost. Natomiast co do tego, co do tej drugiej części, miałem i mam nadal wątpliwości, czy to powinno się odbyć tak szybko, czy może wzorem islandzkim, to powinno się odbyć po blisko roku. Przy czym chcę dodać też dla naszych widzów, to jest nie tylko rozmowa, ale też jakieś walory informacyjne powinno mieć nasze spotkanie, że po raz pierwszy ta islandzka organizacja feministyczna, która wezwała do strajku kobiet, zrobiła to już w 1970 roku. Czyli zanim ONZ ogłosił rok 75 rokiem kobiet i zanim one podjęły już konkretne działania, porozumiewając się z innymi organizacjami kobiecymi, po to, żeby w styczniu 75 ogłosić najpierw strajk, a potem zmieniły po dyskusjach, debatach nazwę na Dzień Wolny po prostu, żeby więcej kobiet przyciągnąć do tej akcji. No i organizowały ten strajk przez 10 miesięcy, organizując po drodze całą masę różnego rodzaju imprez, których no w pierwszej fazie ukoronowaniem była wielka konferencja w czerwcu 75, podczas której już ogłosiły konkretny strajk tego 24 października. I te 10 miesięcy wszelkiego rodzaju działań, debat, dyskusji, w kawiarniach, wszędzie, w całym kraiku, no, głównie w Reykjaviku, spowodowały moim zdaniem to, że 90% kobiet wreszcie wzięło udział w tym strajku. 5 lat i 10 miesięcy. Tylko jeszcze pół zdania, dobrze? Oczywiście zgadzam się z panią całkowicie, że w warunkach islandzkich tej populacji małej, której 80% czy coś mieszka w jednym mieście, to było o wiele łatwiejsze, ale tym bardziej warto było zwrócić uwagę, że mimo tych ułatwień, mimo tego, że one wszystkie ze sobą się znały, a może były nawet spokrewnione, poświęciły tyle miesięcy, tyle przygotowań, tyle dyskusji, które miały ogromnie integracyjny charakter dla organizacji feministycznych, które wtedy były może nawet bardziej skonfliktowane na pewno w Islandii niż w Polsce. Czy nie, gdyby panie, wyobraźmy sobie, zaplanowały drugą część, bo co do pierwszej nie ma chyba różnicy zdań między nami, za pół roku na przykład i po drodze mobilizowały potencjał. Czy w strajku nie wzięłoby udział i we wszystkich akcjach o wiele więcej? I czy ten teraz iluś miesięcy? Tworzy pan kalkę. My nie jesteśmy... Kalkę? Zorganizowanie... Daj mi tylko powiedzieć, bo muszę. Zorganizowanie strajku przez nas pod hasłem strajk islandzki miało właśnie charakter hołdu bardziej niż... Nie chciałyśmy powtarzać tego, co robiło Islandki 40 lat temu. To nie było naszym celem i proszę mi wierzyć, za naszym strajkiem, za naszymi wydarzeniami idzie ogrom pracy w terenie, idzie integracja kobiet, idzie akcja edukacyjna. W tej chwili wydarzyły się dwie rundy powiedzmy strajku, tak? Nazywamy to strajkiem, ale to po prostu była fala za pierwszym razem protestu, za drugim razem oburzenia. My jesteśmy w tej chwili w trakcie konstytuowania się w trochę inną w konkretną formę, tak? W formę bardziej zorganizowaną, taką, która będzie pozwalała na to, żeby działać, realnie działać, żeby dotrzeć do małych miejscowości, do małych miasteczek i wsi.
No, ale chwileczkę. To może jest, ja to się usprawiedliwię jednym zdaniem jeszcze. No nie, przepraszam, to jednak będzie... ja. No dobrze. Jednak ja, bo pan tutaj zrobił bardzo duży, długi i piękny wykład historyczny, który jest bardzo ciekawy i bardzo informacyjny, ale jednak z drugiej strony znowu nie bierze pan pod uwagę jednej rzeczy. Kwestie budzenia świadomości, tak, bo tak nazywamy ten proces rozmów, aktywizmu polegającego na rozmowach, na omawianiu pewnych problemów, na budowaniu bazy przypadków oraz sposobów na to, żeby różnym problemom przeciwdziałać, tak zwanej bazy wiedzy i dzielenie się tym, również w formie materiałów informacyjnych, ale również w formie tych spontanicznych rozmów. Jest czymś zupełnie innym w sytuacji, kiedy dysponujemy nowoczesnymi mediami społecznościowymi. Ta wielka praca, którą się wykonuje jeżdżąc od miejscowości do miejscowości lub dzwoniąc do siebie i odbywając jedną rozmowę naraz, jest niesłychanie skondensowana w sytuacji grup facebookowych, kiedy jedną konwersację czyta 10 tysięcy osób. Także tutaj trzeba też wziąć pod uwagę, że nigdy już nic nie będzie takie samo. Ja nie mówię, że to się łatwo daje przeliczyć jedno na drugie, ale nie jest to, że tak powiem, ta druga runda jednak się odbyła, było bardzo dużo fermentu, bardzo dużo chęci działania i przede wszystkim właśnie musiałyśmy sobie pewne rzeczy powiedzieć, postawić jakiś nowy cel. Teraz zbieramy podpisy pod petycją, one się zbierają fantastycznie. Dziewczyny naprawdę są za tym, żeby kobiety w Polsce przestały się bać i kupują nasz pomysł, nasze 11 postulatów, jak to zrobić, żeby rzeczywiście się bać przestały. I to jest super ważne i myślę, że tutaj ja rozumiem, że pan chciałby, żeby przy okazji się wytworzyła wielka organizacja parasolowa, jakieś siatki komunikacji i tak dalej. Ale one po pierwsze i tak się tworzą. Po drugie, bardzo jest to istotne, żeby to nie było ściśle sformalizowane, ponieważ już żyjemy w trochę innych czasach. Nie będziemy w tej chwili budować partii. Na razie. O partii za chwilę, dobrze? No więc już odpowiedziałam na to pytanie. Nie będziemy w tej chwili budować partii. Cały czas się zastanawiamy, jak najlepiej byłoby, czy jesteśmy w ogóle w stanie, a prawdopodobnie chyba jesteśmy, działać nieformalnie. Działać po prostu dzieląc się wiedzą, przede wszystkim. Swoją drogą, bardzo dobry temat na osobną rozmowę, ta moda na działania nieformalne raczej niż na przykład w formie partii politycznej. Znowu, to chyba nie jest moda. To mnie jest, się wydaje, że jest. Znowu sytuacja działania w zupełnie innych stosunkach społecznych i środkach produkcji, czyli w środowisku mediów społecznościowych, w środowisku natychmiastowej, masowej czy też grupowej komunikacji, przy dynamice komunikacji i propagacji wiedzy, która jest zupełnie inna niż była kiedyś. Kiedyś partia była najszybszym sposobem propagacji wiedzy. W tej chwili już tak nie jest. No w tej chwili jest wręcz przeciwnie. Media społecznościowe obnażają ten proces ścinania komunikacji, który denuncjują jako hipokryzję. W związku z tym musimy się zastanowić, czy w ogóle partyjność w tej chwili jest pytaniem. To coraz ciekawsze okazuje się ten temat. Ja jestem filozofką polityki. Opowiadam po prostu o moich własnych badaniach, moich własnych ustaleniach, mojej wiedzy z mojej dziedziny. Jestem psychologiem polityki de facto. Rozumiem. W jakiejś mierze też formalnie, także to ciekawe będzie może w dalszej części spotkanie psychologa z filozofem, bo tu obie perspektywy są ważne. Filozofką. Jednak. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak. Jak pani sobie życzy. Więc tutaj rzeczywiście. Dobrze, ale z trzeciej strony właśnie jeszcze chciałam powiedzieć, że Donald Tusk, tylko Tomasz Lis, przepraszam, nieco mi się oni mylą. Czasami Tomasz Lis wyraził z kolei gigantyczne rozczarowanie, że myśmy nie wyszły aż tak masowo, jak on sobie wymyślił, że ta druga runda strajku właśnie powinna być taka wielka, a tutaj tylko kilkanaście tysięcy osób, czy nie wiem, dwadzieścia kilka. Ja też wyrażam rozczarowanie, ale nie poprzestaję na rozczarowaniu, tylko szukam jakby przyczyn tego, że skala protestu moim zdaniem była mniejsza. Wsłuchać w nas, a nie wczytywać historię o Islandkach, ale ja nie zrobię jedno i drugie. Dlaczego nie? naszym celem nie było... Pozwolą panie, bo chciałem coś dodać już wcześniej, ale mi się nie udało, a to może jest ważne, żeby pokazać, skąd się bierze moja
mój sceptycyzm pewnego rodzaju połączony od razu z próbą szukania jakiegoś innego rozwiązania, bo nie wiem, czy to jest zauważalne, ale próbuję, wskazując ten przykład islandzki, że ja pamiętam dość dobrze... Sekundę. Problem, jakim moim zdaniem jest to, że poparcie dla drugiej części tego protestu było za małe. W mojej ocenie nie tylko. Znaczy nie w mojej, poparcie, ale czy uczestnictwa, może poparcie też. Ale nie chciałbym się, chciałem powiedzieć panią przede wszystkim, że gdy w 92 roku wróciłem z Australii, gdzie gościłem u przyjaciela tam siedzącego, w Polsce zbierano podpisy pod takim apelem do Sejmu w sprawie referendum w sprawie ustawy aborcyjnej. Zebrano, ja się w to włączyłem w pewnym stopniu, wiele znajomych kobiet też się bardzo czynnie włączyło, to było w całym kraju zbierane podpisy, zebrano 1,5 miliona podpisów. Chyba więcej nawet. No, według Barbary Stanosz, z którą wiele razy o tym rozmawiałem i w różnych kontekstach, bo to było ważne dla rozwoju, czy raczej nie do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w latach 90., jej zdaniem. I myślę, że miała rację. Otóż, no, jak panie wiecie, ten wniosek upadł w ciągu 5 minut, Sejm przegłosował, że nie będzie żadnego referendum. I to był, no, to był ciężki cios właśnie, zdaniem wielu osób, które wtedy uczestniczyły, w czymś, co wydawało się niesłychanie gorącym i nie do powstrzymania protestem kobiet i mężczyzn wspierających w skali też całego kraju. Z drugiej strony, nawiązując do tego, co pani mówiła o mediach społecznościowych, to jest troszkę podobna historia, no, znana choćby z arabskiej wiosny, ale z wielu różnych protestów organizowanych właśnie przez media społecznościowe, że one oczywiście mogą być i często są skuteczne w wywoływaniu protestu, natomiast nie służą, ponieważ nie budują tak silnej więzi jak kontakty osobiste, tak jak to było w tej Islandii, gdzie się odbywały setki dosłownie spotkań osobistych. Media społecznościowe nie budują tak silnej więzi ani osobistej, ani nawet organizacyjnej. Z różnych względów. Są na przykład badania, które pokazują, że w ogóle komunikacja przez internet powoduje o wiele więcej konfliktów między kobietami i mężczyznami niż komunikacja bezpośrednia. Także są tu różne względy. Czy silne więzi są dla pana kluczowe w ruchach społecznych? To jest ważny aspekt, pewnego rodzaju więź w ruchu społecznym. Po prostu się martwię, wbrew temu, co, no, wiele osób twierdzi, że ten protest jest jakby... No, podobnie było z protestami w sprawie ACTA, prawda, że one przez chwilę były bardzo gorące i po prostu przestały istnieć. Boję się, że ten protest umrze taką śmiercią, no, nie całkiem naturalną, tylko wynikającą z tego, że on nie był dojrzały w sensie organizacyjnym, że nie zadałyście sobie być może za bardzo wierząc w siłę mediów społecznościowych, czy nie zwracając uwagi na ich wady. Na przykład, no, jakimś bardzo ostrym z psychologicznego punktu widzenia przejawem niedostatków organizacyjnych, no, tego rodzaju, o jakich mówię, było to, że niektóre osoby przemawiające w niedzielę przed Sejmem w ogóle nie miały pojęcia, kto jest organizatorem tej inicjatywy. I, no, wiem to na pewno, bo mam kontakty w tych kręgach, dlatego tutaj nagrywamy w Centrum Praw Kobiet tę audycję, co jednak też o czymś świadczy. Zaraz zresztą podobną uwagę zrobię w sprawie petycji. Mówię to, żeby Andrzej, pokazać, czy dlaczego można, się panu, na... Tak, tak, przerwać? Bardzo proszę. Sobie wydaje mi się, że pan wciąż jakby nie jest w stanie się uwolnić od pewnej kalki, jest to kalka z przeszłości, która polega na tym, że każde wydarzenie musi mieć afiliację organizacyjną. Każde... Ale ja tego aż tak nie powiedzieć, tak ostro tego nie stawiam. Ja zapytałem na początku, czy ma. Panie Andrzeju, jak nie ma, to nie ma. Ogólnopolski strajk kobiet jest strajkiem z nazwy, ale w rzeczywistości jest ruchem feministycznym. Pierwszym w Polsce, tak masowym ruchem, który próbuje sformułować swoje postulaty. Ma je pan przed sobą. To jest zawiązka tego właśnie, o czym mówię. I to jest fenomen, z tym jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Zupełnie czym innym jest zaprotestowanie przeciwko ustawie antyaborcyjnej. Zupełnie czym innym jest zbieranie 1,5 miliona podpisów pod
referendum, wnioskiem o referendum w sprawie aborcji. To są zupełnie inne rzeczy. Ale to był pewnego rodzaju ruch społeczny. Za tym się nic nie kryje, to jest wydmuszka. To jest, natomiast za naszym ruchem kryje się, za naszym ruchem kryje się program pozytywny. I proszę to zauważyć. Nie, bo zauważam. To jest program, który wyszedł nie od nas. Agata zredagowała petycję, ale jest to petycja, która wzięła się z wyciągnięcia z całej Polski, z tych 100 kilkudziesięciu miejscowości, postulatów, które się pojawiają, opowieści. I przede wszystkim tonu emocjonalnego. No to są za każdym z tych postulatów stoją więzi, pęczki, historii, czy też raczej herstorii. Są opowieści o życiu kobiet, które są tak czasami supermedialnie, tak, napastowane słownie. Czasami są, mamy w tej chwili rozwijającą się aferę dotyczącą molestowania. Widzimy, jak wielkim problemem jest agresja seksualna wobec kobiet. I to agresja, która nie musi przyjmować postaci, nie wiem, jakichś napaści seksualnych, tylko jest to na przykład ocenianie, znaczy wpychanie się po prostu, przekraczanie granic kobiet za pomocą aluzji seksualnych, komentarzy i tak dalej, które po prostu zniechęcają do istnienia w sferze publicznej, do chodzenia na spacery, do, nie wiem, przebywania w przestrzeni, która jest wspólna. I nagle ta przestrzeń wspólna się robi męska. Męska. Po prostu męska. Po prostu dlatego, że, tak jak Pan mówi, jej nieprzyjazny charakter wypycha kobiety. Albo sprawia, że się chowają, albo sprawia, że się otulają jakimiś, okutują się różnego rodzaju okryciami. To są również okrycia, które nie pozwalają im słyszeć, co się do nich mówi, nie pozwalają im odpowiadać i czasami tonują one negatywne odzywki, a czasami nie pozwalają po prostu wejść w normalny, zwykły kontakt ze współobywatelami i współobywatelkami. Trochę się to udało zwalczyć podczas pierwszej rundy strajku 3 października. Dla dziewczyn było to wielkie odkrycie, że po prostu można wyjść i rozmawiać na ulicy. Można wyjść i rozmawiać w przestrzeni publicznej. I zachować się nieskromnie. A czasami. I żądać. A czasami. A po prostu spotkało się to z taką falą niechęci, ataków i po prostu zdumienia i od razu agresji w związku z tym, że coś trzeba było coś na ten temat powiedzieć. Stąd ten drugi postulat naszej petycji, eliminacja agresji seksualnej, który po prostu mówi o tym, że również na gruncie kodeksu karnego napastowanie ludzi słownie na ulicy jest problemem, jest przestępstwem. Chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Pani to wszystko powiedziała, bo na pewno widzowie tego potrzebują, informacji takich ogólnych, jak Pani przedstawiła. Jednocześnie chcę powiedzieć, że czuję się taki lekko zmieszany słuchając tej lekcji, bo z ruchem feministycznym mam do czynienia od roku 77, gdy Pani zapewne nie było na świecie. Moja pierwsza życiowa partnerka była szwedzką feministką. No, ona podczas pobytu w Polsce nie była w organizacji, zostawiła w Szwecji, potem wróciła. Wtedy już zorganizowaliśmy małą demonstrację z okazji 8 marca, dwuosobową. To był trochę żart, ale faktycznie się odbyła przy ulicy Stawki tam dookoła. Więc ja znam postulaty ruchu feministycznego i diagnozy, i analizy i tak dalej. One są różne, bo tam to był przede wszystkim w ogóle liberalny. Feminizmy zawsze są różne tak i jest. Dopuszczamy zupełnie inny paradygmat. Nie musimy uspójniać komunikatu tak jak ruchy społeczne bez tego mocnego feministycznego zacięcia, tylko jest charakterystyczne dla aktywizmu feministycznego, że dopuszcza pewnego rodzaju wielorakość. Tak, i akomoduje różnice zdań, akomoduje to, że właśnie z jednej strony feministki liberalne, z drugiej strony feministki marksistowskie, z trzeciej strony feministki esencjalistki, dla których na przykład kontakt z naturą jest prymalnym źródłem feminizmu i rozumienia kobiecości. No i one nie odrzucają dorobku na przykład psychologii ewolucyjnej.
taka jest filozofka belgijska, feministka, no, ja Ruth van der Massen, która polemizuje zwłaszcza z postmodernistycznym. Ale pan ocenia nasze postulaty, ale właśnie, znaczy najpierw chciałem pani podziękować za niesłychanie płynne przejście do petycji wreszcie. Mhm. Nie spodziewałem się, że to nastąpi aż tak, no, niezauważalnie prawie. Nie znaczy wiem, ja próbuję do niej dojść tak, już od trzech odpowiedzi ale na pana pytanie. Ale w tej chwili pani doszła w sposób niebudzący żadnych wątpliwości. I chciałem się odnieść też do tego, co pani mówiła, do ostatnich słów, które odnosiły się moim zdaniem do dwóch pierwszych punktów petycji, gdzie no właśnie mowa jest o agresji seksualnej, mowie nienawiści i o tym, że panie żądają, żeby temu położyć kres. I chodzi mi tutaj, to będzie z pozycji takich lewicowo-liberalnych, trochę feministycznych, a trochę humanistycznych, bo przede wszystkim jestem prezesem Towarzystwa Humanistycznego i w tym humanizmie, ale też w tym feminizmie, do którego jestem najbardziej przywiązany, bardzo liczy się wolność i taki niepunitywny stosunek do rzeczywistości i do prób regulowania rzeczywistości. Ja się zgadzam z kierunkiem myśli tutaj, z głównymi ideami całkowicie. Natomiast zaniepokoiło mnie to, że panie chcą, no, że tak powiem, wszystko regulować czy budować pewne lepsze społeczeństwo i stosunki między kobietami a mężczyznami, czy w ogóle jakby sposób, w jaki kobiety są obecne w życiu społecznym, publicznym i politycznym, przez kodeks karny. Piszą panie na przykład w punkcie... Nie, to także przez kodeks pracy. Ja przeczytam. Przez kodeks pracy... To trochę niezręcznie, bo kodeks pracy akurat już reguluje tę sprawę, o której tutaj piszecie, tak jak tutaj sobie też życzycie. Ale może... Tutaj też, znaczy pan sobie nie zdaje sprawy z tego, że to są istniejące zapisy kodeksu karnego. Nie, nie, kodeksu karnego nie. Ale zaraz, bo chciałem powiedzieć, o co mi chodzi dokładnie. Piszecie na przykład tak, w punkcie drugim pod nazwą eliminacja agresji seksualnej. Sprowadzanie kobiet wyłącznie do funkcji seksualnych i rozrodczych, naruszanie integralności cielesnej, zmuszanie do wysłuchiwania komentarzy na temat atrakcyjności seksualnej lub jej braku to powszechne zjawiska w polskiej sferze publicznej i prywatnej. Tej obsesji trzeba przeciwdziałać na gruncie kodeksu karnego. Mhm. Czy pani uważają, że komentarze seksistowskie, wrogie, nieprzyjazne i często chamskie, ale nie zawsze, tylko chcę pytanie skonkretyzować. Są mową nienawiści. Czy w każdym wypadku no, z tego wynika, są mową nienawiści na tyle poważną, że należy to penalizować, że to należy ścigać, to stawiać jest, sprawcę, czyli kogoś, kto powie, że któraś z pań albo ktoś, któraś inna pani jest atrakcyjna seksualnie, to powinno być przestępstwo, waszym zdaniem. Bo kodeks karny... To jest tak, że to są przestępstwa zgłaszane, w związku z tym uważam, że jeżeli ktoś tak czuje, to znaczy, że naruszono granicę. Co to znaczy przestępstwo zgłaszane? Nie ma takiej kategorii. Znaczy, być może pan uważa, że to jest w tej chwili tak, że policjant jak usłyszy, że ktoś kogoś wyzywa na ulicy od czarnuchów, przepraszam za słowo, to już reaguje. Nie, nie jest tak. Nie, ja tak nie uważam. Więc właśnie, więc raczej jest tak, że ta reakcja następuje na wniosek. W związku z tym tutaj też chcemy zachęcić kobiety, żeby pokazywały, że pewnego rodzaju agresja, pewnego rodzaju przekraczanie granic, naruszanie dóbr osobistych, a także działalność, znaczy przekraczanie też granic dyskursu, tak? Wchodzenie w, na przykład, że tak powiem, w dyskurs już quasi pornograficzny, bo to również mamy w kodeksie karnym, zmuszanie do uczestnictwa, oglądania praktyk pornograficznych, można też zinterpretować i w niektórych krajach się tak robi, jako coś, co obejmuje również na przykład informacje o tym, co by kto ze mną zrobił, gdyby miał taką możliwość, wygłaszaną głośno w sferze publicznej w taki sposób, że ja nie jestem w stanie od tego uciec. Ja chciałem powiedzieć, że zmuszanie do czegokolwiek moim zdaniem powinno być przestępstwem. Fantastycznie. Rozumiem, że się zgadzamy. Raz jeszcze. Mowa nienawiści. Mowa nienawiści. Seksizm jest mową nienawiści. Nie wiem, czy się co do tego zgadzamy. No to pewnie jeszcze zależy, jakie formy przyjmuje.
Czy seksistowska niewątpliwie uwaga, że ktoś jest atrakcyjny seksualnie, jest mową nienawiści? Co do tego mam... To nie jest seksizm. Moim zdaniem nie jest. To trzeba trochę poczytać. Nie, ale panie tutaj same to stwierdzają. Przecież ja to odczytałem ten fragment. Że ktoś, nie jest atrakcyjny seksualnie. Panie Andrzeju, jest łaz pana dupa. Tak. Pan może sobie życzyć to słyszeć lub nie. Może pan sobie tego nie życzy. Może pan to tego... mówię, zamknij się, albo proszę cię bardzo, już się nie odzywaj. Albo idzie w ten pan sposób. Na policję. No i właśnie, mówi, proszę... tu zaczyna się. No dobrze, no to pan ma z tym problem, ale kobiety nie mają z tym problemu. No nie, no, część kobiet, ogromna część, ja już o tym rozmawiałem z wieloma kobietami w ciągu ostatniego tygodnia. Jasne. I moim zdaniem to jest jedna z przyczyn, dla których ten ruch, jeżeli będzie akcentował tego typu pomysły porządkowania społeczeństwa i tej sfery, którą feministki się szczególnie interesują. A wiele to jest ile? Ale wiele to jest 7 na żywo, dobrze. A na Facebooku nie wiadomo ile. Dobrze, więc ja może jeszcze raz wytłumaczę. Jeżeli chodzi o komentarze... W tym feministki. Przepraszam, czy ja mogę jednak... Tak, tak. Jeżeli chodzi o komentarze na temat atrakcyjności seksualnej lub jej braku, nie podpisujemy tego, nie wpisałyśmy tego do punktu o seksizmie, ale o agresji seksualnej. Tak, tak, no dobrze, ale nie zależy bardzo na tym, czy to jest seksizm, czy nie, tylko czy to powinno być, tak. Czy to powinno być przestępstwo. Dobrze, ale moje pytanie odnosi się do tego, czy to jest przestępstwo. Więc w pewnych sytuacjach na gruncie już opisanym, i to jest dla nas dosyć istotne, te przepisy już istnieją. Te przepisy, na które się tutaj powołujemy, w kodeksie karnym, Do tej pory tego typu komentarze nie są ścigane przez kodeks karny. To jeszcze nie znaczy, że... przepraszam, jeszcze mamy tutaj na przykład informację o deformacji. Jeżeli pan nie rozumie, że komentarz o deformacji odnosi się do atrakcyjności seksualnej lub jej braku. Ale gdzie tu jest coś o deformacji? Bo nie to jest bezpośrednia przyczyna napisania tej petycji. Jeżeli dla pana komentarz pana publicysty prawicowego, czy też skrajnie prawicowego, na temat czyjejś deformacji. Chodzi o Annę Dryjańską, to tak. A, jeżeli pan nie wie, no to pan nie wie. Nie wiem, o czym pani mówi. Jeżeli pan nie wie, no więc też nasza reakcja obudziła się również w momencie, kiedy się okazało, że komentarze absolutnie haniebne mężczyzn w sferze publicznej, na przykład na Twitterze, nie tylko na ulicy, ale na Twitterze na przykład, są po prostu strasznie trudne do wyeliminowania i niestety pod tym względem potrzebujemy czasami stróży prawa. Ponieważ bez tego, bez zmiany prawa, zmiana mentalności nie nastąpi. Ja całkowicie się z tym zgadzam. Jest w tej chwili akcja naszych rządzących na rzecz całkowitej wolności słowa, która kończy się tym, że dopuszczalna jest mowa nienawiści, dopuszczalne są teksty antysemickie, dopuszczalne jest nawoływanie do nienawiści i dopuszczalne są bluzgi, wulgarność i ataki słowne naruszające cześć, dobre imię, szkalujące różne Pani osoby. Agato, są bardzo różne Próbujemy... rzeczy, są zakazane albo nie zakazane, a ja zadałem pytanie o to, co tutaj napisałyście, czyli o seksistowską, moim zdaniem, uwagę, komentarz, że no ktoś naszym jest zdaniem lub to nie jest atrakcyjny. Dobrze, ale proponujecie jest... penalizowanie tego komentarza, czy dokładnie tego zachęcamy komentarza. Do tego, żeby istniejące przepisy kodeksu karnego interpretować również w taki sposób, żeby w sytuacji, kiedy to rażąco narusza czyjś komfort, możliwość ich współistnienia w sferze publicznej, dało się na tej podstawie zareagować. Jesteśmy, panie Andrzeju, panie redaktorze, jest pan mężczyzną, a w związku z tym o pewnych rzeczach po prostu pan, przepraszam, nie to co? Ma pojęcia. Prawdopodobnie tak. A to ja. Bo bardzo gdyby lubię pan ten miał, styl argumentacji. Nie, po prostu to się nazywa właśnie gender mainstreaming. Ale czego na przykład tutaj to nie się rozumiem? Nazywa, to się nazywa gender mainstreaming. Ale zrozumie. Czego ja tutaj nie rozumiem? Ja nie bardzo rozumiem, jak pan może nie rozumieć, że jeżeli kobieta albo mężczyzna nie życzy sobie tego, żeby ja to doskonale słownie napastować ją, go w sposób poniżający, To nie ma mowy o jeśli mogę dokończyć, seksizm to jest poniżanie ze względu na płeć. Jeżeli taka osoba nie życzy sobie tego typu komentarzy, ma prawo do pomocy
ze strony policji, jeśli te komentarze nie ustają. To jest jedyne, co no mamy ale tutaj... To już ja pani rozumiem. Dodała dodatkowy warunek, jeśli nie ustają i to już można by zacząć szukać jakiegoś common ground. Więc gdyby to było uporczywe, gdyby to było uporczywe, no to mógłbym się zacząć zastanawiać. Mi się wydaje, że niezależnie od tego, że ja jako mężczyzna być może nie rozumiem całej masy rzeczy, nie wykluczam tego, to akurat, przepraszam, chciałem odpowiedzieć pani Bożenie. Ja akurat też jako mężczyzna miałem kiedyś takie doświadczenie w San Francisco, gdzie jest dzielnica Castro. Nie wiem, jak tam teraz jest, ale wtedy to była dzielnica gejowska. Muszę wyjaśnić, uprzytomnić wszystkim, że to było 25 lat temu, więc byłem o wiele młodszy. I chodziłem tamtędy no, codziennie, bo akurat mieszkałem w takim miejscu, że to było nieuchronne. I ci panowie siedzieli w kawiarniach, to było lato, czy późna wiosna, było ciepło i nieustanne były uwagi na temat mojej atrakcyjności lub jej braku i odczuwałem to jako bardzo rzecz nieprzyjemną, więc może dzięki temu doświadczeniu trochę lepiej rozumiem tę część pani ostatniej wypowiedzi i w ogóle wasze stanowisko, ale nie tylko mi wtedy do głowy nie przyszło, kto wie, czy w San Francisco nie byłoby to możliwe, żeby pójść na policję i naskarżyć na tych mężczyzn, którzy no, czuł się pan bezpiecznie, prawda? Czułem, a gdyby pan nie, szedł no, tą ulicą... się bezpiecznie, ale kobieta, której mężczyzna mówi, a skądinąd nie okazuje agresji czy chamstwa, że jest atrakcyjna seksualnie, też 99% czuje się bezpiecznie, choć mogą się czuć niekomfortowo, chociaż nie odbierają tego jako poniżającego komentarza, tylko być może jako seksistowskie w tym sensie, że w ogóle sprowadza kobietę do tego wymiaru, w sytuacji, w której ona sobie tego może nie życzyć, tak jak było wtedy ze mną, prawda? To też jest seksizm, to nie musi być poniżające. To może jeszcze jest... dodajmy, to chodzi również na przykład o spontaniczne komentarze na temat braku atrakcyjności seksualnej. No to już jest gorzej, oczywiście, to jest bardzo nieprzyjazne. To jest nieprzyjazne, poza tym pewnego rodzaju, znaczy może jeszcze inaczej, standardy się bardzo zmieniły w ciągu tych 25 lat. W tej chwili okazuje się, że możliwość jakiegoś rodzaju zgłaszania również po prostu do policji tego, że pojawia się taki komentarz w sferze publicznej, niesłychanie porządkuje tę sferę publiczną i sprawia, że staje się ona równościowa, ponieważ kobieta sprowadzana do profilu seksualnego, sprowadzana do swoich funkcji seksualnych, również tego rodzaju komentarzami, nie może się odwzajemnić, ponieważ no, to w naszej... Często się odwzajemniają kobiety, bardzo są werbalnie sprawniejsze niż mężczyźni, dają sobie radę. To pan tak mówi, natomiast z całą pewnością na gruncie pani moich... Pani też tak mówi. Znaczy, panie redaktorze, więc w tej chwili na świecie jest tak, że okazuje się, że ten rodzaj... porządkowania sfery publicznej, które, jak rozumiem, dla pana jako dla wolnościowca jest trudne do przyjęcia. Jest autorytarny, a to jest rzeczywiście to, czego najbardziej nie lubię w stosunkach społecznych. Tak, ewidentnie. To znaczy tutaj widzimy, że z tego właśnie wypływa pana argument i pana zastrzeżenia do tych punktów petycji. To jest jasne, natomiast my mamy trochę inną perspektywę. Ale ciekaw jestem, czy okazuje to rzeczywiście się, aż tak jest, dlatego podjąłem dyskusję. Że ten rodzaj... Zasadniczo prawo służy do ochrony słabszych przed... No tak, ale czy wszystko należy rzeczywiście przez ten kodeks karny? Mamy też kodeks cywilny, prawda? Ja na przykład to nie pierwszy raz podejmuję tego typu polemikę, na przykład z Anną, Anną, chyba Marenin. Małgorzatą, się znamy. No, podjąłem ostrą politykę już chyba rok temu po jej najpierw zgłoszeniu do prokuratury, że ksiądz Oko popełnił przestępstwo. Ja z księdzem Okiem nie zgadzam się co najmniej tak samo jak Małgorzata Marenin, tylko nie uważam, żeby za tego typu rzeczy ludzie powinni stawać przed sądem karnym. To, tym bardziej on tam powiedział... A czy my na przykład uważamy? No a ja nie uważam i dlatego dyskutujemy. Myślę, że praktyka życiowa być może powinna być gdzieś pośrodku pomiędzy jednym a drugim, jedną a drugą skrajnością. Panie Andrzeju, z całą pewnością możliwość tego rodzaju ingerencji też jakby powściąga pewne pobudki. Tak. Ponieważ też widzimy, że naprawdę w tych krajach, gdzie jest jakakolwiek forma, również taka, również poprzez kodeks karny, również poprzez kodeks wykroczeń i tak dalej, że tak powiem, znowu wracam do słowa uporządkowanie, to chodzi też o informowanie, że pewnego rodzaju impulsy należy powściągać, w tych krajach jednak agresji seksualnej jest jakby mniej.
W tych krajach, zanim dochodzi do regulacji takich, jakie panie sugerują, na ogół przez dziesięciolecia odbywa się debata publiczna, w toku której większość ludzi... Rozumiem, że dzisiaj właśnie tutaj na tym gruncie to zaczynamy. W związku z tym mówię, ta petycja ma 11 postulatów, które wynikały po prostu z doraźnej diagnozy rzeczywistości, diagnozy strachu kobiet. Bardzo przez, przez nie same, tak naprawdę. Tak. Nie, ja doskonale rozumiem. Na podstawie szeregu historii, znowu... opowieści, hair story i jakby też tego, że my jako kobiety mamy być może troszeczkę inny wgląd we wrażliwość osób, które o tym mówią. Ale ja o tę wrażliwość troszczę się naprawdę, nawet jeśli nie rozumiem jej do końca. No właśnie, tak samo jak pani, to tylko inną metodą chcę wytłumaczyć, że chronić niestety, tę wrażliwość. Z tego co widzimy, niestety pan nie ma dobrej metody. A jaką ja mam metodę? No właśnie, jeszcze pani nie przedstawił. No bo to nie ze mną jest to spotkanie. Nie, ja tylko powiedziałem, dobrze, że ja inaczej chcę chronić tę wrażliwość, o której pani dobrze, mówiła. Dobrze, to jak pan będzie wiedział metodami, jak, to proszę nam powiedzieć. Ale ja wiem, ale to nie jest to nagranie. To chyba, że pani chcą zostać drugą godzinę i wtedy będziemy panie mówić o moich super, poglądach. Pan przyjmuje trochę inną perspektywę, niż nam się pewnie wydawało i wydaje, że nie zadaje pan nam pytań w celu uzyskania informacji, tylko próbuje wejść w dyskusję. Prawda? Tak, w związku z tym, no, skoro dyskutujemy, dyskutujemy, ale no nie chciałbym tutaj to proszę zaproponować konstruktywne rozwiązanie. Umówmy się za tydzień, czy nawet za kiedy panie nie, tylko to chcą. To proszę pan do nas, albo proszę do nas napisać. Bardzo wydaje chętnie, się, że nie wszystko musimy omawiać z perspektywy tego wspaniałego sukulenta, naprawdę. Chciałem przejść do kolejnych punktów, już nie mam ich tak dużo i może nie będą aż tak dyskusyjne. W punkcie pod tytułem dość molestowania piszą panie różne rzeczy, nie chcę wszystkiego czytać, bo mam wrażenie, że już chcecie, żeby nasza rozmowa zbliżała się do końca. No już trwa ponad godzinę. I piszecie między innymi tutaj w drugiej części o tym odwróceniu ciężaru dowodu w przypadku molestowania seksualnego, tak, co już w kodeks karny już w ten sposób reguluje, że... Kodeks pracy. Kodeks pracy, kodeks pracy. Żeby to było, chciałbyście, żeby było w kodeksie karnym. Znaczy teraz rozwijająca się afera pokazuje, że brakuje tego rodzaju podejścia. Tak, ale nie skończyłem dowodowej pytania jeszcze, bo tu nawet nie chcę tak bardzo dyskutować, chociaż uważam, że to jest wielce problematyczne, w ogóle ta kwestia odwrócenia dowodu, również w sprawach molestowania w pracy i tak dalej, ale nie o tym chcę dyskutować. Wiem, że w Anglii powstała inicjatywa, żeby dokonać podobnego przesunięcia ciężaru dowodu również w przypadku zgwałcenia. To znaczy, żeby ofiara gwałtu nie musiała dowodzić w ogóle, że doszło do zgwałcenia, jeszcze... tylko żeby sprawca musiał dowieść, że nie zgwałcił. Ciekaw jestem po prostu, bo to jest prawdziwe pytanie, co pani o tym sądzą? To jest znowu dyskusja, która jest ciągle przed nami. Na razie jest tak, że widzimy, i to jest następny punkt, czyli zaufanie do systemu sprawiedliwości. Widzimy, że ściganie gwałtu na gruncie istniejących przepisów jeszcze cały czas można poprawiać i naprawdę mogłoby być skuteczniejsze, mogłoby być przyjaźniejsze dla ofiar. Być może to jest też dyskusja i debata, którą należy tutaj odbyć. Ta petycja zwraca uwagę na pewne problemy. Być może w sposób przerysowany i z całą pewnością... Ale ja nie sugeruję, bo to jest tego w petycji nie ma. Ja teraz nie czepiam się petycji. Tylko ciekaw jestem, co myślicie o tym gwałcie. Z całą pewnością tutaj wprowadzamy perspektywę płci, a ta perspektywa płci też ma taką specyfikę, widzi pan, panie redaktorze, że jednak dla mężczyzn wiele rzeczy to są problemy abstrakcyjne, a dla kobiet nie do końca. To znaczy, na przykład problem aborcji bardzo mocno się liczy z tym, że trzeba ją wykonać na czas, jeżeli jest potrzebna. I mniej więcej tak samo myślimy o zaufaniu do systemu sprawiedliwości i kwestii ścigania gwałtów, że dobrze by było na przykład, żeby umożliwić jak najszybciej i najsensowniej usprawniać istniejące narzędzia, sprawdzać, czy nie lepiej by było ich poprawiać, zamiast się wikłać w abstrakcyjne dyskusje, które odwleką moment praktycznej poprawy i praktycznej poprawy losu iluś tysięcy ofiar gwałtów, które w tej chwili na przykład czeka Gehenna i wieloletnie sprawy sądowe. Ale, pani Agato, ja napisałem kilka raportów, znaczy swoją część
raportów w tej sprawie, krytykując bardzo ostro sądy i ich postępowanie. No więc, i rozumiem, to, że pan to zna. Oczywiście, że rozumie pan ja pytam, ale pytam o ten konkretny pomysł angielskich feministek i środowisk prawniczych. Ja nie jestem pewna. Wywołuje pan to w tej chwili. Tak, nie jestem pewna, czy jesteśmy do tego przygotowani, skoro nie jesteśmy nawet przygotowani do ścigania na gruncie przepisów utartych, przyjmowanych jako oczywiste. A i tak ta kwestia ścigania gwałtów jest cały czas wielce problematyczna. No i dla wielu kobiet, oznacza znowu kolejny wymiar strachu. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie zdołamy omówić całej petycji, ubolewam nad tym, ale nie zdołamy najwyraźniej, chciałem jeszcze zapytać panie, czy poprosić o stosunek do pewnej rzeczy, która mi się tutaj wyłoniła jako ważna, w związku z punktem zaufanie do systemu sprawiedliwości. Piszecie panie tutaj między innymi o tym, no krytykujecie bardzo słusznie oczywiście, że PiS dokonał zamachu na niezależność Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj, nie ma tutaj żadnej dobrze, informacji nie słowy, na to temat ja przeczytam, partii. To przeczytam, mnie nie o to chodzi. Ściganie przestępstw wobec kobiet, w szczególności przestępstw seksualnych, napotyka w Polsce ogromne przeszkody, a postępowania przed sądem często ciągną się latami. Wszystko święta prawda. To podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, faktycznie, które dodatkowo podkopuje decyzja rządzących, wiadomo kto rządzi, by zdyskredytować najwyższy organ sądowy RP, Trybunał Konstytucyjny. Wszystko... Komisja Wenecka ustaliła, że problemy leżały również po stronie poprzedniej władzy. Dobrze, ale ja odnoszę się do tego, co tu jest napisane, ale nie krytycznie, nie krytycznie. Ja chcę zapytać, co panie sądzą o tym Trybunale Konstytucyjnym. Ten zamach, który się dokonał, jest oczywiście sprzeczny z elementarnymi zasadami demokracji liberalnej, państwa prawa i nie do przyjęcia, ja z tym walczę jak potrafię. Z drugiej strony wiemy, że to Trybunał Konstytucyjny wiele razy, odkąd, no już liczmy od roku 89, podejmował decyzje, które naruszały wartości, które są bliskie wszystkim znanym feministkom i idei państwa świeckiego, no a w szczególności wszystkim nam, którym zależy między innymi na prawie kobiet do decydowania o tym, czy przerwać, czy nie przerwać ciążę. Powiem po prostu, żeby państwo wiedzieli, bo być może czytaliście wywiad z Barbarą Nowacką w Gazecie Wyborczej sprzed kilku dni, gdzie zapytano, dziennikarka niekompetentna zapytała Barbarę Nowacką, dlaczego SLD nie zliberalizowało ustawy antyaborcyjnej. Może niekompetentnie zapytała. Ale dziennikarka niekompetentna w tym pytaniu. No, nie twierdzę, że pod każdym względem jest niekompetentna. No i niestety znana działaczka, no również na rzecz praw kobiet, nie wiem czy feministyczna, jak się okazało, nie wiedziała o tym, że SLD zliberalizowało ustawę antyaborcyjną w roku 96. A tę liberalizację za niezgodną z konstytucją uznał ówczesny Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem profesora Cola. No ja w związku z tą decyzją Trybunału i wieloma innymi, na przykład rok temu Trybunał uznał, że artykuł 196 Kodeksu Karnego obrazie uczuć religijnych, przepraszam, że się jąkam, ale staram się mówić jak najszybciej, bo wszyscy chcą iść do domu albo nie wiem gdzie. Mam wielki problem z tą taką tego rodzaju niezależnością Trybunału Konstytucyjnego i nawet w innych rozmowach z profesorami prawa, na przykład albo z profesorem Boreckim, albo z sędzią Stępniem, byłym przewodniczącym Trybunału, no pytam ich, problematyzuję trochę kwestię, czy te wyroki powinny być zupełnie ostateczne. Czy na przykład większość konstytucyjna w Sejmie, czyli te 2/3, nie powinna jednak mieć prawa do obalania tych wyroków w obronie na przykład państwa świeckiego, czy praw kobiet do podejmowania decyzji tak zwanych reprodukcyjnych. Co pani o tym sądzą? No to jest bardzo duże pytanie z zakresu filozofii prawa, bardzo duże. Natomiast ja bym może wróciła do tego, że pan tutaj zrobił bardzo wielki, fajny, ciekawy wykład, znowu, kolejny, ale wcześniej moim zdaniem, dobrze, ale wcześniej przeczytał pan punkt 4 petycji, ale nie cały. Punkt 4 petycji mówi tak, żądamy przywrócenia zaufania do systemu sprawiedliwości, w tym funkcjonowania Trybunału zgodnie z literą Konstytucji i standardami międzynarodowymi.
Te standardy międzynarodowe to jest na przykład wykładnia rozumienia praw człowieka, która się uciera, krystalizuje w pracach międzynarodowych odpowiedniej komisji. Na przykład, jeżeli chodzi o kwestię aborcji, mamy tutaj informację, że zakaz aborcji staje się torturą, podpada pod artykuł bodajże 38 Konwencji Praw Człowieka, jako tortura lub nieludzkie traktowanie. Więc gdyby te standardy międzynarodowe były w prawidłowy sposób aplikowane przez Trybunał Konstytucyjny, wydaje mi się, że nie mielibyśmy większych problemów. Gdyby były. Dlatego, ale nie są. I pytanie, dlaczego nie są? I chciałybyśmy tego przywrócenia zaufania do systemu sprawiedliwości. No ale jak? Między innymi. To musimy się zastanowić. Oczywiście, dlatego jest to petycja, a nie projekt ustawy. Panie się domagają, pan redaktor chciałby po prostu, żebyśmy miały odpowiedzi na wszystkie jego pytania i to takie, żeby wszystkie mu się podobały. Żeby muszą mi się podobać. Jak pytałem Boreckiego, na przykład Borecki się ze mną, to jest profesor prawa z Uniwersytetu, się zgodził ze mną, że w sytuacji większości konstytucyjnej powinno się móc obalić orzeczenie Trybunału, a sędzia Stępień nie. I zadałem to pytanie i odbyliśmy normalne rozmowy. Nie ma powodu, który mi wmawia zabawnych intencji w rodzaju, że chciałbym, żeby mi się wszystko podobało. Moglibyśmy o tym oczywiście rozmawiać, z tym, że ja na przykład nie czuję się kompetentna, by rozmawiać o zmianie ustroju polskiego i konstytucji. Zresztą wydaje mi się to w tej chwili trudne. Znaczy projektów na rozstrzygnięcie problemów, jakie się wiążą z istnieniem sądu konstytucyjnego, jest oczywiście bardzo dużo, w Polsce więcej niż gdzie indziej. One mają swoje problemy, na przykład wydaje się, że ta kelsenowska wersja jest jedną z najlepszych rozwiązań na gruncie założenia o konieczności podziału władz. I osąd, czy też ma tę zaletę, że osąd, czy dana ustawa szczegółowa jest zgodna z literą konstytucji, jest w szczególny sposób istotny, ponieważ następuje ante hoc, zapobiega błędom związanym z funkcjonowaniem tej ustawy, na które na przykład musiałby zareagować Sąd Najwyższy. Gdyby to Sąd Najwyższy oceniał ustawy w taki sposób. Jeżeli chodzi z kolei o większość konstytucyjną w Sejmie, no to na razie widzimy, że jej w ogóle się nie da ukonstytuować. W związku z tym byłoby to założenie całkowicie paraliżujące. I które po prostu skreśliłoby możliwość redakcji, korekty ustaw. Partia rządząca nie ma większości konstytucyjnej, tak, dlatego to wszystko się dzieje. Więc nie byłoby żadnego paraliżu. Mamy nadzieję, że nie dojdzie u nas do sytuacji takiej, jaka jest na Węgrzech, że jednak większość konstytucyjna się pojawiła i to pozwoliło na zmiany w konstytucji takie, że właściwie... W każdym wypadku, kiedy można zarzucić naruszanie konstytucji, parlament... Takie, że właściwie nie można już na Węgrzech mówić o demokracji liberalnej. Natomiast na gruncie demokracji liberalnej, jakby przy porównywaniu systemów demokracji liberalnej, widać, że jest to naprawdę niezłe rozwiązanie, które w tym otoczeniu prawnym, w tym środowisku prawnym całkiem nieźle się sprawdza. Jeżeli pan koniecznie chce, to rzeczywiście to wypadałoby zorganizować debatę, może niekoniecznie w takim, znaczy niekoniecznie tylko i wyłącznie telewizyjną. Byłoby miło, gdyby miały okazję się spotkać osoby rzeczywiście zajmujące się tą tematyką. Rzeczywiście ja byłam już raz na takiej debacie zorganizowanej na Wydziale Prawa w Krakowie przez konstytucjonalistów, przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I to bardzo dużo się tam nauczyłam. Ja nie wątpię, tylko też jest również... moim zdaniem w demokracji liberalnej, a może nawet i nieliberalnej, ale to wątek zostawmy tę nieliberalną, pomysł, żeby tylko prawnicy decydowali o takich sprawach, wydaje mi się wysoce wątpliwy. Będę o tym rozmawiał pojutrze z profesorem Porębą. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł. Żeby o tym porozmawiać.
panem profesorem Porębą. Niekoniecznie z organizatorkami czy koordynatorkami warszawskiej. Tak, ale ponieważ warszawskiej odnogi strajku kobiet. Panie wymieniły tutaj Trybunał Konstytucyjny. Tak, to rozumiem, i jego że w tej obronie chwili, i w tej chwili wydało właśnie, mi się interesujące. W tej chwili właśnie w związku sądzą, z tym ja z przyjemnością, jak wiadomo, jestem autorką tekstów o Trybunale Konstytucyjnym, który również piszę z prawnikami jako filozofka polityki. I owszem, jestem w stanie bronić pewnego rodzaju rozwiązań, natomiast wydaje mi się, że dla każdej osoby, która otwiera ten program po to, żeby dowiedzieć się czegoś o ogólnopolskim strajku kobiet, no nie musi to być aż tak ekscytujące. Jedyna informacja, jaką dostają, to to, że... W ogóle nie ekscytujemy tutaj nikogo, tylko chcemy pełną informację. Rozróżnimy dwa poziomy problemu. My tutaj mówimy o instytucji, która jest filarem w ogóle polskiego ustroju. Ja doskonale sobie zdaję sprawę. Ale jeśli mogę dokończyć. Natomiast pan mówi o konkretnych wyrokach. Ludzie są omylni. Profesor Cole jest omylny, jest być może bardzo konserwatywny, nawet na pewno tak jest. I jego orzeczenie to odzwierciedla, co nie zmienia faktu, że instytucja Trybunału Konstytucyjnego jest po prostu w tym momencie straciła jego status gwaranta no, naszego... Ja na wstępie to powiedziałem, że tak samo, co najmniej tak samo. Naprawdę, ja napisałem kilka tekstów, w jednym z nich nawet wzywałem już rok temu do Majdanu w Polsce, więc proszę mnie nie przekonywać, że Trybunał Konstytucyjny jest wartością i podział władz jest wartością i tak dalej. Ale jednak ta idea słuszna i sprawdzająca się w krajach o wysokiej kulturze demokratycznej czy kulturze prawnej, gdzie również trybunały przestrzegają prawa, bo w Polsce nie tylko Trybunał Konstytucyjny podejmuje decyzje no, niesłychanie wątpliwe z feministycznego punktu widzenia. Ja uczestniczyłem nawet w takich rozprawach. W Polsce jest tylko jedna instytucja władzy. Okazuje się, że jest nią episkopat, a nie żaden Trybunał Konstytucyjny. Także z punktu widzenia w dużej mierze dlatego. Ale jeżeli sądy na przykład odmawiają rozwodu kobiecie maltretowanej przez męża sekundkę, tak bardzo, że on za to idzie na 2 lata do więzienia, a jednocześnie nie ma prawa ta kobieta wziąć im rozwodu, bo nie ustało pożycie, które polegało na tym, że facet od iluś lat kobietę gwałcił i pani sędzia zresztą uznaje to za pożycie, które uniemożliwia udzielenie rozwodu, no to trudno mieć szacunek, czy piszecie pani o szacunku głównie, przywróceniu zaufania. No trudno mieć zaufanie, ja znam takich przypadków bardzo dużo. I wiem też o wielu decyzjach Trybunału Konstytucyjnego, które powodują moim zdaniem, że trzeba się nad tym zwyczajnie zastanawiać i o tym rozmawiać, co zrobić, żeby jednak ten Trybunał przestrzegał Konstytucji. Panie redaktorze, pan poruszył tutaj bardzo istotną kwestię, to znaczy kwestię istnienia bądź nieistnienia wysokości lub niskiego poziomu kultury prawnej. Jesteśmy pewne, i to właściwie się sprawdza już w tej rozmowie, że ta petycja będzie początkiem wielu dyskusji, a tylko za pomocą dyskusji, tylko za pomocą konfrontacji argumentów i wykazywania, że pewne z nich po prostu nie są najlepsze. Pewne rodzaje reakcji nie są dobre. Tylko w ten sposób tę kulturę prawną się podnosi. Ta debata w Polsce była z rozmaitych względów tłamszona, czy też prowadzona w niezwykle oględny, opłotkami sposób. Przez wiele dziesiątków lat. Teraz moglibyśmy wrócić do właśnie organizacji tych, nie wiem, jakichś ośrodków kultury prawnej, nie wiem, Rady Etyki Prawnej, Rady Kultury Prawnej, nie mam pojęcia. Cieszę się, że zaczynamy tę debatę i zaczynamy konfrontację, zaczynamy rozumieć, że nie tylko moje własne stanowisko jest wykładnią, ale również pana, pani, możemy tutaj konfrontować różne rozwiązania. Nikt nie ma na polu na to, żeby wiedzieć wszystko. My, jeżeli chodzi o redakcję petycji, jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że rzeczywiście nie wzięła ona się znikąd, tylko na podstawie lektur, dyskusji i konwersacji wyznań na blogach, na grupach facebookowych, wreszcie po prostu wyznań, które my same zbierałyśmy podczas strajku. Ale takiego zarzutu, że znikąd się wzięła, to ja nie stawiałem. I właśnie o to chodzi. Czy jeszcze możemy dać szansę pani Bożenie na jakąś pożegnalną wypowiedź, kończącą? Ja już naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, poza tym, że ja odnoszę wrażenie z naszej rozmowy, że pan przypisuje gigantyczną
uwagę do każdego pojedynczego to słowa. To jest telewizja racjonalista TV, naszej a nie komercyjna petycji. Telewizja. Chciałabym tylko przypomnieć i podkreślić, że jest to petycja. To jest zupełnie inna forma niż na przykład inicjatywa ustawodawcza. Nie piszemy tu nowego prawa. To jest materiał pod dyskusję. Chcemy wywołać dyskusję, to jest naszym celem. Cieszymy się, że no jesteśmy panie tutaj. Tak. Cieszymy się, że byłyśmy również w innych telewizjach i w prasie i w radiach. I nasz materiał już wywołał dyskusję. I to było naszym celem. Kolejnym punktem, który zwrot, powiedzmy, z punktem zwrotnym będzie złożenie tej petycji wraz z podpisami, których mamy nadzieję będzie dużo. I wówczas porozmawiamy o tym, co dalej. Ja bardzo, bardzo dziękuję Pani. Być może to się po prostu przekształci. Nie chciałbym, żeby nasza rozmowa zakończyła się w momencie całkowitego wyczerpania się prądów, baterii. Chociaż to nie jest oczywiście do przyjęcia od biedy, ale chciałem na zakończenie powiedzieć, że bardzo się cieszę, że udało nam się przynajmniej o fragmencie tej petycji porozmawiać, podyskutować. Bo wydaje mi się, że teraz nasi widzowie są najlepiej poza autorkami poinformowanymi Polakami o tym, co jest w tej petycji. Myślę, że ponieważ też pewną wadą tego przedsięwzięcia związanego z podpisywaniem petycji jest to, że bardzo niewiele osób zna treść tej petycji. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z petycją. Można ją ściągnąć z plików grupy Ogólnopolski Strajk Kobiet, grupa główna. Należy najpierw się do tej grupy zapisać, to jest jedno kliknięcie i wówczas dostępność materiałów jest od ręki. Również upowszechniają ją organizacje kobiece, a także wszędzie tam, gdzie mogą się Państwo podpisać, leży wyłożony egzemplarz petycji, który warto przeczytać. Na Racjonaliście TV oczywiście też będzie link do całej petycji, także zapraszamy. Mamy nadzieję, dziękuję, że także Pani. Do pliku z formularzem, tak żeby można było to... To nie wiedziałem, że jest. Zazwyczaj petycję się podpisuje w jakiś ustrukturyzowany sposób. Mamy również... Wyślę Panu formularz. Plik z formularzem, także zachęcamy do tego, żeby przerywać spiralę milczenia, to jest tak jak my to robimy od godziny. Dosyć strachu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu bardzo. I przemocy. Ja Panią bardzo dziękuję za dyskusję. Dziękujemy bardzo.